Witam serdecznie w tą ostatnią niedzielę Adwentu. No, u nas już choinki stoją. Ta, którą tu mamy, to jest sztuczna, z jakimiś światłowodami, mrugająca w różnych kolorach. Stoi sobie w kuchni, żeby była świąteczna atmosfera, no ale prawdziwą choinkę mamy w pokoju. Bardzo tradycyjną, to znaczy nie tylko jest to naturalna choinka żywa, kupowana od harcerzy co roku w ramach wspomagania harcerzy w naszej parafii, to na dodatek jest ubrana też tradycyjnie, znaczy ma kolorowe lampki, bańki, słodycze i łańcuch świecący się, i cukierki jakieś, i gwiazdkę na końcu. Nie, ja wiem, że niektórym się bardziej podobają jakieś monochromatyczne, złote czy srebrne choinki, ale nam się wydaje, że choinki to powinny być jednak, powinny być tradycyjne, powinny być takie, jak zawsze były, jak były u moich rodziców, jak były u mojej babci. No pewnie, że troszkę się nam te ozdoby różnią. Świeczek już się nie pali, takich zwykłych świeczek. Ja pamiętam, u dziadka na wsi jeszcze świeczki były. Po prostu nie było lampek żadnych, bo prądu nie było. Jeszcze pamiętam czasy, że nie było prądu na wsi. Na wsi, która jest tylko 30 km od Krakowa. Ale generalnie rzecz biorąc, choinka bardzo tradycyjna. Przy okazji wam jeszcze pokażę portret mojej kochanej Grażynki. Jakiś malarz w Polsce namalował na podstawie zdjęcia. Bardzo mi się ten portret podoba, bo właśnie mi przypomina taką moją Grażynkę z dawnych lat. No ale wracajmy może do tego, do czytań, jakie usłyszymy w najbliższą niedzielę. Czy mamy teraz czwartą niedzielę Adwentu i pierwsze czytanie będzie z drugiej księgi Samuela. Gdy król zamieszkał w swoim domu, a pan poskromił wokoło wszystkich jego wrogów, rzekł król do proroka Natana: spójrz, ja mieszkam w pałacu cedrowym, a Arka Boża mieszka w namiocie. Natan powiedział do króla: uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Pan jest z tobą. Lecz tej samej nocy Pan skierował do Natana następujące słowa: idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi, to mówi Pan, czy ty zbudujesz mi dom na mieszkanie? A teraz przemówisz do sługi mojego Dawida, to mówi Pan zastępów: zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś. Wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi Izraelowi i osądzę go tam i będzie mieszkał na moim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu, kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim Izraelem, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę w łonie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności i utwierdzę jego królestwo. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem, a jeśli zawini, będę go karcił rózgą i ciosami synów ludzkich. Przede mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki, twój tron będzie utwierdzony na wieki. Ciekawe słowa, ciekawe proroctwo, dlatego że proroctwo, jak większość proroctw Starego Testamentu i w ogóle proroctw biblijnych, ma wypełnienie przede wszystkim dla współczesnych, którzy słuchają proroka, ale też ma znaczenie szersze, głębsze, wypełnione w później historii. Pierwsze znaczenie tego proroctwa, pierwsze wypełnienie tego proroctwa to było oczywiście w synu Dawida, Salomonie. Król Dawid, przypominamy, był najmłodszym z braci
zajmował się pasterstwem i gdy go Bóg powołał na króla, powołał go spośród trzody. On nawet nie był w domu wtedy, kiedy prorok przyszedł go namaścić. Wszystkich synów, wszystkich jego braci zaprezentowano prorokowi i prorok mówił, nie, to nie jest ten, którego Bóg powołał. I pyta się, czy nie ma więcej chłopców w domu i ojciec mówi, tak, jest jeszcze jeden taki mały brzdąc gdzieś tam na polach, pasie owce. Więc prorok mówi, przyprowadźcie jego. No jak go przyprowadzili, to mówi, tak, to jest właśnie ten, którego Bóg wybrał. I ten mały chłopak, ten pasterz, który miał wielkie serce i był potężnym wojownikiem, pamiętacie, że pokonał Goliata, którego się wszyscy bali, a on go pokonał strzałem z procy. Został potężnym królem, władcą militarnym. On zbudował przy pomocy wojen potęgę państwa, także Izrael stał się wtedy militarną potęgą, jednym z najpotężniejszych, jeżeli nie najpotężniejszym mocarstwem na świecie. Być może dlatego właśnie król nie chciał, żeby... Może dlatego Bóg nie chciał, żeby król Dawid zbudował mu świątynię. Powiedział, że ten dom dla siebie zbuduje jego syn. Jego syn to był oczywiście Salomon, król Salomon, który powiększył nawet potęgę państwa, ale już nie wojnami, bo już nie mieli żadnych naturalnych wrogów, tylko swoją mądrością. Po prostu król Salomon, rządząc mądrze, przynajmniej przez pierwszy okres swoich rządów, zdobywał sojusze, zaprzyjaźnił się z wieloma innymi państwami na świecie i to imperium Izraela się rozszerzało. Dlaczego czytamy ten fragment Biblii dzisiaj, dosłownie na parę dni przed przyjściem Pana Jezusa na świat? No dlatego, że Pan Jezus był nazywany synem Dawida, bo jest z domu Dawida. Znaczenie słowa dom jest wielorakie w języku hebrajskim, jest to tak samo jak w polskim. No, dom oznacza też dynastię, mówimy dynastia Habsburgów, czy dom Habsburgów, dom Jagiellonów, dom Tudorów, czy dom Romanowów, jako dynastię tych rodów panujących w Europie. Więc dom Dawida to jest też dynastia Dawida. Z domu Dawida przyszedł król Salomon, ale Pan Jezus też jest potomkiem króla Dawida. Więc prorok tutaj, mówiąc o tym, że król Dawid zbuduje mu dom, mówi oczywiście o budowie świątyni, którą zbudował Salomon. Pierwszą oryginalną świątynię zbudował król Salomon. Ale też Pan Jezus mówi, pamiętacie w Nowym Testamencie, że jak się pytali go faryzeusze, jaki znak im da, że jest Mesjaszem, powiedział, zburzcie tę świątynię, mając na myśli świątynię jerozolimską, a ja w 3 dni ją odbuduję, mając na myśli świątynię swojego ciała, czyli Kościół. Po prostu król Salomon wypełnił to proroctwo w ten sposób, że zbudował świątynię w sensie budynku, natomiast Pan Jezus wypełnił to proroctwo jako syn Dawida, dając nam świątynię swojego ciała, dając nam Kościół katolicki. Ewangelia w najbliższą niedzielę to będzie fragment Ewangelii świętego Łukasza, znany nam jako zwiastowanie Maryi. W 6. miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł, bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Zwiastowanie. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła. W szóstym, chodzi o szósty miesiąc oczywiście od poczęcia świętego Jana Chrzciciela, o czym czytamy tuż przed tym fragmentem. Dzięki temu możemy wyliczyć, kiedy się urodził Pan Jezus, i ze znanych nam historycznych faktów wynika, że rzeczywiście narodziny Pana Jezusa miały miejsce w okolicach 25 grudnia. Nie jest tak, jak nam zarzucają niektórzy, że to jest po prostu pogańskie święto, które ochrzcił Kościół. No, przede wszystkim nie ma nic złego w ochrzczeniu pogańskich świąt. No, pogańskie święta wynikają z natury, to znaczy w momencie, gdy zaczynało przybywać dnia, to poganie to świętowali jakoś, obchodząc, obserwując naturę. Ale natura została stworzona przez Boga, więc to Bóg dał nam te znaki. I jeżeli Bóg się pojawia, Bóg, który jest jasnością, Bóg, który jest światłem, pojawia się w formie człowieka na ziemi, to nic dziwnego, że to się właśnie stało w tym momencie, kiedy tego światła dziennego nam zaczyna przybywać. Ja mówiłem w innym miejscu o tym, dlaczego, w jaki sposób możemy dojść do tego, że właśnie 25 grudnia narodził się Pan Jezus, że jest to prawdziwa data narodzin Pana Jezusa. Link może dam tutaj poniżej filmu, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, ale dziś zajmijmy się zwiastowaniem Maryi. W ogóle też mówiąc o datach i terminach, święto, uroczystość zwiastowania Najświętszej Marii Panny obchodzimy w kalendarzu liturgicznym 25 marca, czyli 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem, co jest też chyba naturalne, dlatego że naturalna ciąża trwa 9 miesięcy, więc jeżeli Pan Jezus urodził się 25 grudnia, to święto, to zwiastowanie Maryi musiało mieć miejsce 25 marca. W samym tym fragmencie warto zwrócić uwagę na takie rzeczy, jak na pozdrowienie anielskie tak zwane, jak anioł się zwraca do Maryi. Anioł wszedł i rzekł do niej: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Nie powiedział jej: bądź pozdrowiona Maryjo, bądź pozdrowiona Miriam, tylko bądź pozdrowiona, pełna łaski. To pełna łaski jest tutaj imieniem Maryi, bo to zawsze się pozdrawiało kogoś, mówiąc jego imię lub tytuł, jak się mówiło tam: Ave Cezar, bądź pozdrowiony Cezarzu, Heil Cezar, Heil Hitler, Niemcy się pozdrawiali, witaj wodzu. Anioł wita Maryję: bądź pozdrowiona, pełna łaski. Ta pełna łaski jest bardzo trudnym słowem do przetłumaczenia. Występuje w takiej formie tylko raz w całej Biblii. Ojciec franciszkanin zaprzyjaźniony z naszym forum Placyt, ksiądz Placyt, który ma zresztą doskonałego bloga na Froncie, wszystkim serdecznie polecam, pisze też na naszym forum, napisał wspaniały artykuł o tym, który też podlinkuję tutaj poniżej mojego filmu. Więc jak ktoś chciałby więcej przeczytać, dokładnie przeanalizować całe to pozdrowienie anielskie, to zapraszam do opracowania ojca Placyda. Nie będę się tutaj powtarzał, tylko ważne jest, żeby zwrócić na to uwagę, że właśnie imię u Izraelitów oznacza też to, kim człowiek w rzeczywistości jest. Jeżeli Bóg zmienił imię Abrama na Abraham, który jest, imię Abraham oznacza ojcem wielu narodów, byłaby to kpina z Abrahama, który miał tam 80 lat czy 90 i nie miał jeszcze ani jednego dziecka, ale ta zmiana imienia spowodowała zmianę natury Abrahama. Rzeczywiście stał się ojcem wielu narodów. Tutaj, jeżeli Bóg nazywa Marię pełną łaski, to znaczy, że ona jest tu pełną łaski. Na dodatek słowo to jest użyte w takim czasie, którego wynika, że ona zawsze była tą pełną łaski, była od samego poczęcia. Poza tym
co dalej tutaj jest istotne. Maryja pyta się, gdy zapowiedział jej anioł, że porodzi syna, Maryja się pyta, jak to się stanie, skoro nie zna męża. Dlaczego jest to takie istotne? No, dlatego, że słowa te Maryi świadczą o tym, że ona rzeczywiście planowała zawsze pozostać dziewicą. Skoro Maryja była zaręczona, a zaręczyny w tamtych czasach oznaczały coś znacznie większego niż oświadczyny i zaręczyny w dzisiejszych czasach. Osoby sobie zaręczone w tamtych czasach były praktycznie już zaślubione, już były po ślubie, tylko jeszcze nie mieszkały ze sobą. Poza tym Maryja była wiejską dziewczyną, dziewczyną, która obserwowała życie wokół siebie. No, na pewno doskonale wiedziała, skąd się biorą dzieci, skąd się biorą owieczki, skąd się biorą inne zwierzątka, choćby przez obserwację życia codziennego. Więc skoro anioł jej mówi, że będzie miała syna, a ona mówi, jak to się stanie, zdziwiona, to wynika z tego, że ona już wtedy musiała ślubować czystość Bogu mimo zawarcia małżeństwa. Nie jest to takie niezwykłe wcale, bo święty Paweł w jednym ze swoich listów pisze też o ludziach posiadających swoje dziewice. W tamtych czasach kobieta nie mogła żyć samotnie. Znaczy, nawet jeżeli kobieta nie zamierzała zakładać rodziny, mieć dzieci, to ciągle musiała mieć jakiegoś opiekuna, ciągle ktoś się musiał nią opiekować. Widzimy to na przykładzie Pana Jezusa, który umierając na krzyżu i nie mając żadnego rodzeństwa naturalnego, które mogłoby się zaopiekować Jego matką, powierza swoją matkę świętemu Janowi. Po prostu było to ważne, dlatego że po prostu kobieta wtedy musiała mieć opiekę jakiegoś mężczyzny. Zresztą nawet zupełnie niedawno czytałem z jakiegoś innego powodu statystyki zarobków ludzi przed II wojną światową. Ile się w II Rzeczpospolitej zarabiało pieniędzy. I zarobki mniej więcej kobiet i mężczyzn była dwukrotna różnica w zarobkach. Znaczy niewykształcona kobieta, prosta kobieta jako jakaś pomoc domowa zarabiała tam 10 czy 15 zł tygodniowo, mężczyzna zarabiał 25 czy 30 zł tygodniowo. Więc ta dysproporcja przez wieki się utrzymywała tak, że mężczyzna zawsze był wynagradzany więcej, bo on zawsze był tą osobą, która musiała zabezpieczyć życie całej rodziny. Natomiast kobiety, jeżeli pracowały, mówimy tu już o XX wieku, no to pracowały tylko dopóki były tam młodymi dziewczynami najczęściej, potem wychodziły za mąż i już zajmowały się tylko domem. W czasach 2000 lat temu ta sytuacja była jeszcze bardziej pogłębiona, jeszcze kobieta po prostu nie była w stanie utrzymać się sama, nie była w stanie obronić się sama i musiała mieć jakąś opiekę męską, stąd właśnie fakt, że jeżeli Maryja się oddała Bogu całe swoje życie i postanowiła zostać dziewicą, to musiała mieć opiekę jakiegoś mężczyzny i Józef był tym jej opiekunem. Stąd właśnie zdziwienie Miriam, zdziwienie Maryi, jak to się stanie, skoro nie znam męża, w sensie w ogóle nie planuję żadnego związku, więc w jaki sposób będę mogła zostać matką. No ale anioł ją uspokaja, że to Duch Święty na nią stąpi i to z mocy Najwyższego narodzi się to dziecko, które będzie Synem Bożym. Także mamy już w tą niedzielę Adwentu, w ostatnią niedzielę Adwentu już bezpośrednie przygotowanie do narodzin Pana Jezusa, no a Boże Narodzenie tuż, Boże Narodzenie już o krok od nas, ale myślę, że jeszcze o Bożym Narodzeniu opowiemy w kolejnym filmie. Także dziękuję bardzo i do usłyszenia.